Na Wydziale Nauk o Zwierzętach do niedawna prowadziliśmy tylko jeden kierunek studiów, kierunek zootechnika, który kształcił specjalistów w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich. W tym roku rozpoczynamy nabór na drugi kierunek, kierunek poświęcony ochronie i hodowli zwierząt towarzyszących człowiekowi i zwierząt dzikich. Ten nowo otwierany kierunek jest tak zwanym kierunkiem unikatowym. Kierunek unikatowy to taki kierunek, który powstał z naszej własnej inicjatywy, według naszego pomysłu. Nasz program jest programem unikalnym. Taki kierunek będzie jedynym kierunkiem w Polsce. Po co taki kierunek otwieramy? Na rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu hodowli zwierząt towarzyszących człowiekowi, zwierząt hobbystycznych. Rozwija się dynamicznie produkcja materiałów, które są wykorzystywane w hodowli hobbystycznej. Również jest znaczne zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania populacjami zwierząt dzikich. Wiadomo, że część tych populacji jest zagrożona, no po prostu całkowitym wyginięciem. Trzeba umieć planować, umieć wymieniać materiał genetyczny między ośrodkami, między krajami, tak żeby tych negatywnych skutków uniknąć. To jest osobny problem badawczy przede wszystkim, jak opanować technikę rozrodu dzikich zwierząt w warunkach sztucznych. W naszych warunkach bardzo często ochrona gatunkowa okazuje się wielkim sukcesem i wtedy się pojawiają następne problemy, mianowicie te już liczne populacje wchodzą w konflikt z interesami gospodarczymi człowieka. Osobna wiedza o tym, jak działać, żeby unikać tych konfliktów. Od co najmniej kilkunastu lat prowadzimy zaawansowane badania nad tymi zagadnieniami dotyczącymi zarówno zwierząt hobbystycznych towarzyszących człowiekowi, jak i zwierząt dzikich. Takim przykładem na przykład są badania nad żubrem, nad ochroną populacji żubra. Wszystkie te działania się znawcom od razu kojarzą z naszym wydziałem. Innym sukcesem badawczym jest produkcja materiału do zaraczania w dwóch naszych raczarniach wydziałowych. Chodzi o ochronę raka błotnego, raka szlachetnego, który uległ prawie całkowitemu wyginięciu. Tego wszystkiego będziemy uczyć naszych studentów na tym nowym kierunku unikatowym. Inne zagadnienie to jest hodowla, układanie, tresura psów służbowych. Jeszcze inne zagadnienie to hipoterapia, dogoterapia, apiterapia. Rozszyfruję te terminy. Jest to po prostu terapeutyczne stosowanie bliskiego kontaktu z końmi, psami czy pszczołami. Moją wypowiedź przeprowadzam na tle naszej stajni, która jest jednym z wielu obiektów, w którym realizujemy zajęcia. Nasza stajnia wraz z ujeżdżalnią to jest najpiękniejszy obiekt w Warszawie. Utrzymujemy średnio rocznie 40 koni. Jest to baza dla zajęć dydaktycznych. Również studenci tutaj odbywają praktyki i w czasie tych zajęć mogą się nauczyć oczywiście rekreacyjnego użytkowania koni, ale na przykład jak prowadzić taką stajnię, żeby uzyskać dochody, albo być pracownikiem, który zarządza, albo być właścicielem, jeszcze lepiej. Tutaj studenci posiądą taką wiedzę. Chciałbym Państwa teraz zaprosić do krótkiej wizyty w wybranych laboratoriach czy zakładach naszego wydziału, w których odbywają się prace naukowe poświęcone zagadnieniom dotyczącym nowego kierunku i w którym odbywa się dydaktyka. Mamy świetnie, bardzo nowocześnie wyposażonych laboratoriów. Znajdujemy się obecnie w nowoczesnym laboratorium histologicznym Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa. Realizowane są tutaj badania przede wszystkim oczywiście na rybach rozwojowe, dotyczące rozwoju larw, rozwoju embrionów, również wpływu żywienia różnymi dietami na zmiany histopatologiczne w tkankach. W tym laboratorium znajduje się nowoczesny sprzęt najwyższej klasy, który umożliwia nam realizowanie wszystkich etapów diagnostyki histologicznej, od pobierania materiału biologicznego poprzez jego utrwalanie, zatapianie w media, jak również krojenie i barwienie.
Studenci naszego wydziału mają możliwość realizowania tutaj swoich pasji i zainteresowań naukowych. Mogą prowadzić tutaj swoje prace inżynierskie, prace magisterskie. Studenci, którzy wybiorą kierunek ochrona i zwierząt towarzyszących i dzikich, będą mieli okazję zapoznać się nie tylko z podstawą, z budową, z funkcjonowaniem organizmów zwierzęcych, ale również będą mogli poznać gatunki zwierząt, które dziko żyją w naturalnych populacjach, zapoznać się z ich ekologią populacyjną, będą mogli poznać szerzej zoogeografię, biologię ewolucyjną. To jest również dobry kierunek dla osób, które chciałyby w przyszłości pracować przy terapiach, na przykład hipoterapii, dogoterapii, chciałyby pomóc osobom chorym z autyzmem, osobom niedowidzącym, przygotowując odpowiednie programy szkoleniowe dla na przykład psów przewodników, czy dla koni, które umożliwiają rehabilitację dzieci chorych na przykład na autyzm. Możliwe jest prowadzenie monitoringu środowiska naturalnego do analiz histopatologicznych, które pojawiają się podczas na przykład skażenia wód metalami ciężkimi. Studenci nauczą się również na tym nowym kierunku zasad inwentaryzacji przyrodniczej. Jest to szczególnie ważne, kiedy w naszym kraju prowadzi się bardzo dużo inwestycji związanych z rozbudową dróg, sieci kolejowej. Poza tym studenci będą mieli również wiedzę, w jaki sposób wyznaczać obszary pod przyszłe rezerwaty, obszary Natura 2000, w jaki sposób można się później ubiegać o dofinansowanie z Unii Europejskiej, jakie są ograniczenia, czy jakie zyski z tego, że będziemy chronili przyrodę dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane chowem i hodowlą psów, kotów, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, akwarystyką, herpetologią, ptakami ozdobnymi, ale również takie osoby, które interesują się dziką przyrodą, czy również ochroną in situ i ex situ zwierząt zagrożonych wyginięciem, gdzie poznacie zasady szkolenia zwierząt do terapii. Czyli to wszystko, co Ciebie interesuje, będzie tutaj realizowane na wydziale. Realizujemy taki projekt, na podstawie których będziemy w stanie rozróżnić płeć u ryb jesiotrowatych. Jesiotry są cenne ze względu na pozyskiwane z nich mięso oraz kawior. I rozdzielenie dwóch tych grup, stada samczego i samiczego, jest korzystne z punktu widzenia ekonomicznego, już na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Do tej pory jest to praktycznie bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe u większości gatunków. No i mamy dwa gatunki, takie najczęściej hodowane w Polsce, jesiotrów, jesiotr syberyjski i jesiotr rosyjski. No i my na podstawie badań histologicznych najpierw staramy się rozróżnić je jak najwcześniej podczas rozwoju, a następnie różnymi badaniami genetycznymi, jak metodą pirosekwencjonowania, metodą real-time PCR, staramy się znaleźć takie markery molekularne, które mogą być wykorzystane do wyznaczania tej płci we wczesnych etapach. Mamy bardzo nowoczesne badania, mamy bardzo aktualne badania z bardzo aktualnych dziedzin i problemów społecznych. Te badania zawsze są aplikacyjne, czyli możliwe do wykorzystania. Badania, które są innowacyjne, ponieważ są to przeważnie przede wszystkim badania, które nie są jednodyscyplinowe. W przypadku tych badań na jesiotrach są to badania, które łączą ze sobą i histologię, metody genetyczne. Uważam, że warto podjąć studia na nowym kierunku, ochrona i hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich, ze względu na to, że przede wszystkim można się sprawdzić jako naukowiec w nowych, bardzo innowacyjnych badaniach ze sprzężeniem z najnowszymi technologiami i metodami. Mamy bardzo prężnie działające koła naukowe, które zapewniają dodatkowy rozwój oprócz tych zajęć obowiązkowych, dydaktycznych, możliwość realizowania swoich pasji. Studenckie koło naukowe przy Wydziale Nauk o Zwierzętach to jest takie miejsce, gdzie ci przychodzą i mogą rozwijać swoje zainteresowania dotyczące wszelkiego rodzaju zwierząt. Nasza kadra naukowa wydziału jest od tego, żeby im w tym pomagać. Wszyscy, którzy chcą robić coś więcej niż tylko studiować zgodnie z założonymi ramami programowymi, przychodzą tutaj i realizują się, więc działają na bardzo różnych płaszczyznach. Zajmują się fauną i krajową, i egzotyczną, tak jak widać na załączonym obrazku. I to jest takie miejsce, do którego zapraszamy wszystkich, którzy chcą robić coś ponad to, co jest narzucone w ramach programu studiów.
Studenci należący do koła naukowego opiekują się przeróżnymi zwierzętami. Skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach egzotycznych, na wężach. Tak, Boguś, na wężach, pająkach, mięczakach, jak również gryzoniach egzotycznych. Działalność w kole naukowym daje możliwość rozwijania własnych pasji dotyczących hodowli zwierząt egzotycznych, których często nie mamy możliwości trzymać w domach. W kole naukowym prowadzimy również obserwacje dotyczące behawioru tych zwierząt, a ich wyniki często okazują się bardzo zaskakujące. Zachęcam wszystkich, których wielką pasją są zwierzęta, zwłaszcza zwierzęta nietypowe, zwierzęta egzotyczne, do przyjścia na nasz nowy kierunek studiów, czyli zwierzęta dzikie i towarzyszące, oraz do wstąpienia do naszego koła naukowego Wydziału Nauk o Zwierzętach. Koło naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach pozwala nam nie tylko na zetknięcie się z tymi zwierzętami, na dotknięcie ich w sali, ale także na zdobywanie nowych doświadczeń, które przydadzą nam się w przyszłym życiu zawodowym. Organizujemy liczne wyjazdy terenowe, badania naukowe w terenie, inwentaryzację płac, reintrodukcję m.in. czaszki grzebieniastej. Poza tym także wyjazdy zagraniczne. Byliśmy w tym roku na przykład w Pradze, w Piźnie, gdzie prowadzone jest wiele różnych ciekawych projektów, reintrodukcja koni przewalskiego. A uczestnictwo w tym kole pozwala na hodowlę i badanie zwierząt, których w warunkach domowych często nie mamy możliwości ani obserwować, ani nawet trzymać tych zwierząt. Za to koło naukowe na to pozwala, ba, daje dodatkowo jeszcze sprzęt niezbędny do tego i pełną kadrę dydaktyczną, która służy zawsze wiedzą i pomocą. Często też dzielimy się obserwacjami z naszych licznych badań i projektów naukowych, które co roku są podsumowywane na wielkim przeglądzie kół naukowych SGGW, gdzie każdy z kół prezentuje swój dorobek, pokazuje wszystkie projekty, które wykonywało w tym roku i każdy projekt bierze udział w konkursie. Warto przyjść na kierunek hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, ponieważ mamy tutaj wiele kół naukowych na wydziale, które dają nam bardzo dużą możliwość rozwoju. Dotychczasowy kierunek zootechnika zajmuje się zwierzętami dużymi, zwierzętami gospodarskimi, natomiast kierunek hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich zajmuje się mniejszymi zwierzętami jak psy, koty i zwierzęta egzotyczne. Znajdujemy się na Wydziale Nauk o Zwierzętach w Zakładzie Hodowli Drobiu. Prowadzimy tutaj zajęcia z hodowli drobiu, takiej podstawowej hodowli drobiu, a od nowego roku rozpoczniemy zajęcia na Wydziale Nauk o Zwierzętach na nowym kierunku hodowla zwierząt amatorskich i towarzyszących. Kury ozdobne należą do zwierząt amatorskich jak najbardziej. Nie są wykorzystywane tak jak inne kury, prawda, jak kurka czy brojler w kierunku mięśnym bądź mięsnym. Jest to kura stricte ptakiem ozdobnym, eleganckim, mającym zaprezentować swoje walory między innymi na wystawie. Na zajęciach również mówimy o samym sposobie hodowli. Studentom również mówimy o warunkach inkubacji, o tym, jakie te warunki powinny być, jaka powinna być temperatura w inkubatorze, wilgotność, czy powinniśmy te jaja obracać, czy nie. Mówimy również o grupie bojowców, która jest szalenie różnorodna. Są to ptaki, które w Europie wykorzystywane są tylko i wyłącznie jako ptaki pokazowe. Natomiast w krajach ich pochodzenia, najczęściej są to kraje azjatyckie, wykorzystywane są w tamtej kulturze również do walk i to też często zaznaczamy na zajęciach ze studentami, nie pokazując tego jako takie barbarzyństwo, bo bardzo często są one dość humanitarnie nawet tam traktowane, ale pokazanie takiej sfery historycznej i ich tradycji, ponieważ jest to tradycja tego kraju i należy o tym również w kontekście hodowli amatorskiej. W hodowli amatorskiej właściwie każde jajo jest bardzo cennym materiałem. Niezależnie od tego, czy jest maleńkie, czy jest duże, każdy organizm powinniśmy uratować. Możemy zobaczyć, czy coś może przypadkiem nam się wykluje. Mamy takie, które piszczą. O, małe pisklęta są bardzo zwinne. I spadł. Znowu to najdzie.
tutaj mamy takie jajeczka, które jeszcze się nie klują. A mały deserter. Jest tu. A mały deserter jest czarny. Jest to piskle jednodniowe rasy Ayam Cemani, czarnej kury pochodzącej z Indonezji, charakteryzującej się czarną barwą upierzenia, czarną barwą skóry, posiada czarne skoki i taki pisklak, jak widać, niekoniecznie zawsze musi być żółty, jak tego, którego najczęściej widzimy w okresie Wielkanocy. Jaja świetlimy generalnie w 6 i w 18 dobie inkubacji. Robimy to między innymi po to, aby usunąć jaja niezapłodnione bądź jaja zamarłe, z zamarłymi zarodkami. Tak, tak wygląda jajo zapłodnione. Mniej więcej w 6 dobie inkubacji ma charakterystyczny pajączek. Natomiast jaja, które są już zapłodnione i zarodki się już klują właściwie tuż przed kluciem, możemy zaobserwować, jak się w środku ruszają. Pomijam, że już mają tutaj widoczny dziubek, tak, o tutaj, to również się tam w środku poruszają. Czyli bardzo wyraźnie widać komorę powietrzną i ruszającego się zarodka. Generalnie tuż przed kluciem układa się w bardzo specyficzny sposób. Kładzie swoją głowę, na głowie kładzie skrzydło, czyli właściwie układa głowę pod prawym skrzydłem i dzióbkiem, jak widzimy, dookoła nakluwa sobie skorupę i potem tym skrzydełkiem, które posiada na głowie, otwiera to wieczko i w ten sposób ułatwia sobie wyjście z tego jaja, tak? Nóżkami może wypchnąć się i wyjść z tego jaja. Kury jedwabiste są bardzo opiekuńczymi matkami. Pochodzą z Chin. Taką cechą bardzo charakterystyczną kury jedwabistej jest jej upierzenie. Mówimy o upierzeniu jedwabistym. Inną cechą charakterystyczną dla tej rasy jest również charakterystyczna ich głowa i czubek, bardzo okrągły i puchaty. Broda i bakobrody, tak jak chociażby u tego samca. Charakterystyczny jest też grzebień barwy morwowej, taki truskawkowy. To, co rzuca się chyba też tak bardzo mocno w oczy, to są ich zausznice barwy turkusowej. Samiec ma, podobnie samica zresztą, charakterystycznie opierzone skoki, tak, i charakterystyczne 5 palcy. Raz, 2, 3, 4 i 5. Ponadto charakterystyczną siną barwę skóry, tak, co jest zauważalne, kiedy odsłonimy chociażby skrzydło tego ptaka. W naszym kraju, ale również w Europie dbano o bioróżnorodność gatunków, stąd na zajęciach z chowu amatorskiego przedstawiamy ptaki, które generalnie nikt nie zauważyłby, gdyby nie sam fakt prezentowania ich na wystawach. To daje możliwość utrzymywania materiału bardzo różnorodnego i zachęcenia kolejnych pokoleń do tego, aby obserwować zjawiska behawioralne tych zwierząt. Myślę, że Państwo, którzy się zdecydują wstąpić w szeregi naszych studentów, nie będą żałowali, będą mogli swoje pasje realizować, rozwijać się dynamicznie. Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych.